drzewa. Proszę państwa radnych, państwa prezydentów o zajmowanie miejsc. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Witam obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza, państwa radnych, pana prezydenta, panów wiceprezydentów, naczelników wydziałów i pracowników Urzędu Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, przedstawicieli kaliskich mediów, studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z opiekunem. Witam serdecznie wszystkich państwa obecnych na sali noszącej imię prezydenta Ignacego Adama Bujnickiego. Szanowni państwo, zanim przystąpimy do obrad, mam informację od kancelarii pana prezydenta. Szanowni państwo radni otrzymali kalendarze na rok 2022. Są to kalendarze miejskie, z drugiej strony indywidualne kalendarze otrzymali państwo od kancelarii z kolei Rady Miasta, te, które służą do zapisywania, miejmy nadzieję, jak najważniejszych rzeczy. To jest od kancelarii Rady Miasta, natomiast te, które można powiesić na ścianie, ścienne, są od kancelarii pana prezydenta. Szanowni państwo, proszę państwa radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Proszę o naciśnięcie przycisków kworum. Widzę, że na sali jest pan Piotr Mroziński. Dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 46. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 21 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Na sekretarza obrad proponuję wiceprzewodniczącego Mirosława Gabrysiaka. Jednocześnie przypominam, że w związku z pandemią COVID-19 prosiłbym o to, żeby zachowywać środki ostrożności na sali, naszej sali obrad, na sali plenarnej. Otrzymaliście państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 46. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 18 projektów uchwał.
Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W dniu wczorajszym wpłynęła także korespondencja pana Dariusza Grodzińskiego, przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP, dotycząca wycofania z dzisiejszego porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji Rady Miasta Kalisza Kalisz bez nienawiści. Decyzja ta związana jest z wypracowaniem wspólnego projektu uchwały w sprawie potępienia mowy nienawiści i spalenia statutu kaliskiego. W związku z tym proponuję zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad punktu 18, znajdującego się w punkcie 5 rzymskim, podjęcie uchwał w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji Rady Miasta Kalisza Kalisz bez nienawiści oraz rozszerzenie porządku obrad, wprowadzając w punkcie 5 numeracji rzymskiej dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 19. Projektu uchwały w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy generała Józefa Hallera, przekazanego państwu 18 listopada. 20. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Kaliszu, przekazanego 18 listopada. 21. Projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana na dyrektora drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, przekazanego w dniu wczorajszym. 22. Projektu uchwały w sprawie potępienia mowy nienawiści i spalenia statutu kaliskiego, przekazanego również w dniu wczorajszym. Ponadto 17 listopada do Kancelarii Rady Miasta Kalisza wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie określonych zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 23 listopada wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043. Natomiast w dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka numer 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok oraz autopoprawka numer 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043. Szanowni Państwo, proszę zatem o zdjęcie z porządku obrad punktu 18 arabskiego, znajdującego się w punkcie 5, projektu uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji Rady Miasta Kalisza Kalisz bez nienawiści. Zanim przejdziemy do głosowania, chociaż Państwo już zapewne będą głosowali, ja poproszę jeszcze o głos. Ja wiem, że trwa głosowanie, może nie powinienem tego robić. Ale Szanowni Państwo, żeby nie było tutaj wątpliwości, ponieważ zdejmowana jest jedna uchwała, jednak z drugiej strony będziemy wprowadzali inną uchwałę i z tego miejsca chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować przedstawicielom wszystkich opcji, które znajdują się w Radzie Miasta Kalisza, za to, że udało nam się na wspólnym konwencie ustalić wspólny tekst uchwały, wspólny tekst apelu wyrażającego nasze odcięcie się od wydarzeń, które miały miejsce 11 listopada tego roku w Kaliszu. Ja oczywiście tę uchwałę jeszcze będę czytał, ale chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim tym osobom, które były na konwencie Rady Miasta Kalisza, a więc Państwu wiceprzewodniczącym, panu Mirosławowi Gabrysiakowi, pani Kamili Majewskiej, panu Eskanowi Darwichowi, przedstawicielom klubów, pani Barbarze Oliwieckiej, panu Dariuszowi Grodzińskiemu, panu Zbigniewowi Włodarkowi oraz panu Arturowi Kijewskiemu za to, że wzięli udział i konstruktywnie doprowadzili do tego, że Rada Miasta Kalisza wystosuje w tej sprawie jednolity apel. Dziękuję Państwu serdecznie. I teraz przechodzimy już do głosowania. Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania punktu 19. Projektu uchwały w sprawie ustalenia zasięgu nazwy ulicy generał Józefa Hallera, przekazanego Państwu 18 listopada. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. 20. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Kaliszu, przekazanego 18 listopada. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.
21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. 21 projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza z badania skargi pana na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, przekazanego w dniu wczorajszym. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani wiceprzewodnicząca. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. 22 projektu uchwały w sprawie potępienia mowy nienawiści i spalenia statutu kaliskiego, przekazanego również w dniu wczorajszym. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie zmian porządku obrad, zdjęcia w punkcie 5 rzymskim punktu 18 oraz wprowadzenie dodatkowych punktów arabskich. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli wykreślenia punktu 18 arabskiego oraz dopisanie punktów od 19 do 22. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 45. sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają państwo uwagi do protokołu z 45. sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. Przechodzimy do punktu 4. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście państwo w wersji elektronicznej we wtorek. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 5 rzymski. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsze. Uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, strony 1-3 materiałów sesyjnych. Stosownie do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Miasta Kalisza zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą zadania i wysokość środków funduszu przeznaczoną na te zadania. Zmiany wynikające z projektu wprowadza się w celu pełniejszego wykorzystania przekazanych środków. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście państwo 17 listopada. Projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia jeden głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. 21 radnych za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Punkt 2. Przyjęcia programu wspierania rodziny w mieście Kaliszu na lata 2022-2024, strony 448 materiałów sesyjnych. Stosownie do treści ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Dotychczas obowiązujący program przyjęty był na lata 2019-2021. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę również o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. 21 radnych za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu trzeciego. Uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025, strony 49-70 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zjawisko przemocy w rodzinie oraz skutki społeczne wynikające z pozostawiania ofiar i świadków przez wiele lat w sytuacji przemocy stawiają poważne wyzwanie. Przedstawiony program jest propozycją kontynuacji systemowych, kompleksowych i długofalowych działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie. Projekt programu został przygotowany na bazie dotychczasowych doświadczeń przy współpracy z członkami zespołu interdyscyplinarnego w Kaliszu i jest zgodny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu czwartego. Uchwalenia programu współpracy miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Strony 71-84 materiałów sesyjnych. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy powstał na gruncie zapisów ustawowych, opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dotychczasowych doświadczeń. Obejmuje wybrane, najważniejsze sfery zadań publicznych, a także rodzaje zadań w ich obszarze, które miasto Kalisz zamierza realizować wspólnie z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa zasady i formy tej współpracy. Program został poddany wymaganym konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz uzyskał pozytywną opinię Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Budżetu i Finansów, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, ze względu na oczywistą omyłkę, która wkradła się do projektu uchwały, proszę Państwa radnych o wprowadzenie zmiany w paragrafie 1, 2 i 3 projektu uchwały polegającego na usunięciu ustępów 1, 2 i 3. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały ze zmianą. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały ze zmianą. Przechodzimy do punktu piątego. Uchwała w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Kalisza rodziny repatriantów, strona 85-86. Uchwała w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Kaliszu repatriantów i ich rodziny przygotowana została w celu umożliwienia repatriacji Polakom, którzy pozostali na wschodzie, zwłaszcza w azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych nie mogli w Polsce nigdy się osiedlić. Obecnie umożliwia się osiedlenie na terenie miasta Kalisza wskazanej imiennie obywatelce narodowości polskiej, która wraz z synem ubiega się o repatriację do Polski.
Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk.22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 6, do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza, aktualizacja strony 87-402 materiałów sesyjnych. Miasto Kalisz posiada plan gospodarki niskoemisyjnej, koniecznym jest jednak jego zaktualizowanie. W związku z aktualizacją zostały wprowadzone zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym drugim miasta Kalisza, który zawiera propozycje działań naprawczych. Priorytetowym celem dokumentu jest ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze. Plan ma także na celu poprawę jakości powietrza poprzez realizację zadań i celów wskazanych przez prawo miejscowe oraz zawartych w programie ochrony powietrza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 7. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sfery usługowej wrocławska, strony 403-419 materiałów sesyjnych. Obszar objęty projektem planu miejscowego ma powierzchnię ponad 56 hektarów i położony jest na południowy zachód od Starego Miasta. Plan od północy ogranicza Aleja Wojska Polskiego, będąca drogą krajową nr 25, natomiast od południa ulica Wrocławska. Obszar ten stanowi jeden z najważniejszych punktów produkcyjno-usługowych miasta. Ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza. Projekt uchwały szeroko omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia dwa głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 8. Zmiany gminnego programu rewitalizacji miasta Kalisza, strony 420-697. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji miasto przystąpiło do zmiany gminnego programu rewitalizacji miasta Kalisza, który został przyjęty uchwałą z lipca 2017 roku. Prezydent miasta Kalisza przeprowadził ocenę aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji miasta Kalisza. Zgodnie z jej wynikami niezbędne było przeprowadzenie aktualizacji części zapisów tego programu. Przy opracowaniu zmiany programu została przeprowadzona pełna procedura wynikająca z ustawy o rewitalizacji. Ogłoszono przystąpienie do zmiany programu, w ramach którego interesariusze mogli składać wnioski o wpis swoich przedsięwzięć do programu. Sporządzono projekt zmiany programu, który następnie został poddany konsultacjom społecznym oraz został zaopiniowany przez właściwe organy i jednostki. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 23 listopada. Proszę panią Izabelę Grześkiewicz, kierownika Biura Rewitalizacji Wydziału Rozwoju Miasta, o zabranie głosu w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Wysoka Rado, chciałabym przedstawić projekt autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada w sprawie zmiany gminnego programu rewitalizacji. W załączniku do uchwały w gminnym programie rewitalizacji miasta Kalisza, w załączniku numer 3 do tegoż gminnego programu, w tabeli pod nazwą zrealizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w ramach
przepraszam, zrealizowane w ramach poprzednich edycji Gminnego Programu Rewitalizacji. W podsumowaniu tej tabeli, no wkradł się błąd pisarski, jest tam kwota w podsumowaniu 86 458 274 zł i 94 grosze, natomiast winno być 128 560 375 zł i 41 groszy. Rozumiem, że tak wynika po prostu z podsumowań, tak? Tak, tak. To wynika z podsumowania tych 28 przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w poprzednich latach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Budżetu i Finansów, a także Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Roman Piotrowski. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Przechodzimy do punktu 9. Stwierdzenia nienaruszenia zgłoszonego do uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego Podgórze w Kaliszu, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz gminnego programu rewitalizacji miasta Kalisza, strony 698-699. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy może uchwalić miejscowy plan rewitalizacji po stwierdzeniu w odrębnej uchwale, że nie narusza on ustaleń studium oraz gminnego programu rewitalizacji. Stąd podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego Podgórze w Kaliszu, strony 700-740. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu ustalenia przeznaczonych terenów, określenia sposobu ich zagospodarowania i zabudowy, realizacji działań związanych z rozwojem społecznego budownictwa czynszowego oraz odwróceniem procesu degradacji tej części miasta, Rada Miasta Kalisza w lutym 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego Podgórze w Kaliszu. Z uwagi na wskazane w projekcie uchwały uwarunkowania, teren Jabłkowskiego Podgórze został wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza do objęcia miejscowym planem rewitalizacji, który pozwoli na realizację zaplanowanych działań związanych z rozwojem społecznego budownictwa czynszowego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Budżetu i Finansów, a także Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, pragnę jedynie dodać, że po uchwaleniu dokumentu uchwała zostanie uzupełniona w podstawie prawnej o numer wcześniej podjętej uchwały dotyczącej stwierdzenia nienaruszenia z ustaleniami studium oraz gminnego programu rewitalizacji.
uchwały, którą przed chwilą przyjęliśmy, tak? Bo musimy uzupełnić. O głos poprosiła pani Izabela Grześkiewicz, kierownik Biura Rewitalizacji. Zapraszam panią kierownik. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Za chwilę zostanie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie miejscowego planu rewitalizacji Podgórze Jabłkowskiego. Jak wiecie państwo, plan ten dotyczy obszaru, który zlokalizowany jest praktycznie w centrum naszego miasta. Obszaru, który ze względu na pewne uwarunkowania historyczne, społeczne, geograficzne, gospodarcze stał się tak zwanym dzisiaj obszarem zdegradowanym. Ale wiecie też państwo, że jest to obszar, który ma bardzo duży potencjał. Przede wszystkim oczywiście ze względu na swoją centralną lokalizację, ale też ze względu na swój zielony i kameralny charakter. Macie państwo też świadomość, że takie obszary występują w bardzo wielu miastach w naszym kraju, które wymagają właśnie takiej bardzo pilnej interwencji ze strony swoich włodarzy. Ale bardzo miło jest mi państwa poinformować, że to właśnie w Kaliszu, w pierwszym mieście w Polsce, powstaje właśnie miejscowy plan rewitalizacji. To właśnie państwo macie okazję uchwalić ten taki plan tego typu jako pierwszy. Oczywiście o planie już szeroko mówiliśmy na komisjach. Wiecie państwo, że to jest taka szczególna forma miejscowego planu rewitalizacji, ale ponieważ był on procedowany jako pierwszy, to też było to dosyć trudne przedsięwzięcie. Dlatego w tym miejscu też bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego planu. Po pierwsze, podziękowania należą się właśnie państwu, szanownej Radzie Miasta Kalisza, którzy w 2019 roku zdecydowali o procedowaniu takiego planu w tej szczególnej formie. Chciałabym podziękować również wykonawcy planu, Instytutowi Rozwoju Miast i Regionów, który podjął się realizacji tego zadania, bo muszą państwo wiedzieć, że też nie było zbyt wielu chętnych, żeby taki plan opracować. Chciałabym serdecznie podziękować pracownikom mojego biura, którzy byli też szczególnie mocno zaangażowani w pracę nad tym projektem. Chciałabym też podziękować Wydziałowi Budownictwa, który naprawdę wspierał nas na każdym kroku w powstaniu tego planu. Chciałabym podziękować członkom Komitetu Rewitalizacji i osobom zaangażowanym w pracę tak zwanej grupy roboczej, która powstała specjalnie na potrzeby opracowania tego planu, którzy rzeczywiście na bieżąco konsultowali wszystkie etapy prac nad projektem. Chciałabym też podziękować wszystkim innym pracownikom urzędu, jednostek organizacyjnych miasta Kalisza, którzy też na bieżąco uzgadniali z nami wszystkie etapy, wszystkie zapisy tego planu. I w końcu bardzo serdecznie chciałabym podziękować panu prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu, który był osobiście zaangażowany w pracę, bardzo wiele tutaj pomógł nam, właściwie też na każdym etapie tych prac uczestniczył w opracowywaniu tego planu. Szanowni państwo, pozostaje mi mieć nadzieję, że uchwalony plan, miejscowy plan rewitalizacji Podgórze Jabłkowskiego przyczyni się do zmiany jakości przestrzeni tego obszaru. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że plan ten przyczyni się do poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców zamieszkujących rejon ulic objętych tym planem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, czy ktoś z państwa chciałby prosić o głos? Ja ze swojej strony chciałbym jako członek Komitetu Rewitalizacji i Grupy Roboczej bardzo serdecznie podziękować pani kierownik, bo rzeczywiście no, duża praca została wykonana przez panią, przez pani pracowników, także bardzo serdecznie na pani ręce składam tutaj podziękowania.
Szanowni Państwo, jeżeli nikt z Państwa nie chce zabrać w chwili obecnej głosu, to poproszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza. Strony 741-744 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rady gmin, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy utworzono młodzieżowe rady gmin, zostały zobowiązane do dostosowania ich statutów do wymagań nowelizacji ustawy. Głównym celem tejże nowelizacji jest pobudzenie idei samorządności wśród młodzieży, a także zwiększenie partycypacji obywatelskiej młodych ludzi na poziomie lokalnym poprzez efektywniej działające młodzieżowe rady. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium miasta Kalisza imienia świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów, strony 745-749 materiałów sesyjnych. Po 15 latach funkcjonowania stypendium, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki społeczno-ekonomiczne, należy dokonać zmian w obowiązującym regulaminie. W szczególności dotyczą one podwyższenia progów średnich ocen w grupie uczniów szkół podstawowych z klas 4-6, które po ostatnich zmianach stanowią 45% wszystkich stypendiów. Od początku przyznawania stypendium nie była zmieniana wysokość kwoty stypendium. Dysponując jednak określonym budżetem, zmiana ta nie byłaby możliwa, gdyby stypendium było przyznawane tak jak dotychczas, to jest dwukrotnie w ciągu roku. Dlatego też stypendium będzie przyznawane raz w roku, podwyższonej kwocie. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 13. Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Kalisz, strony 750-752 materiałów sesyjnych. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe organ prowadzący jest zobowiązany określić kryteria rekrutacji do niektórych placówek oświatowych. Rada Miasta Kalisza kryteria dla placówek zlokalizowanych na terenie miasta określiła w 2017 roku. W ciągu tych 4 lat funkcjonowania uchwały pojawiły się sugestie i propozycje zmian zarówno od placówek, jak i od rodziców kandydatów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, przygotowano projekt niniejszej uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 14. Uchwała w sprawie przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej, strony 753-754. Proponowane w uchwale nagrody stanowią symboliczne uhonorowanie trudu strażaków Państwowej Straży Pożarnej i członków Ochotniczych Straży Pożarnych, ponoszonego codziennie w działaniach ratowniczych
związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową, w tym z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia. Miasto, ustawowo odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i ochronę przeciwpożarową, promować będzie w ten sposób wzorową postawę, wielkie zaangażowanie i poświęcenie uczestników działań ratowniczo-gaśniczych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja tylko pozwolę sobie podziękować panu prezydentowi za opracowanie tej uchwały, ponieważ wnosiłem o właśnie tą uchwałę, o uhonorowanie, nagrodzenie strażaków, zarówno tych zawodowych, jak i ochotników. Dlatego bardzo dziękuję za przygotowanie, a państwu radnym za to, że w trakcie prac na komisjach dopracowywali tą uchwałę. Szanowni Państwo, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 15. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. W projekcie przedłożonej uchwały proponowane jest zwolnienie od podatku od nieruchomości po spełnieniu wszystkich warunków w niej określonych budynków lub ich części położonych na terenie miasta Kalisza, do których podłączono sprawną instalację fotowoltaiczną, kolektor słoneczny, pompę ciepła, rekuperator lub gruntowy wymiennik ciepła. Projekt uchwały został przesłany do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wniesienia ewentualnych zastrzeżeń w kwestii przejrzystości zasad udzielania pomocy. Prezes UOKiK nie wniósł zastrzeżeń. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne: Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Strony 762-777 materiałów sesyjnych. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2021 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 23 listopada. Natomiast w dniu dzisiejszym przekazano autopoprawkę numer 2. Poproszę panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Pani skarbnik, zapraszam. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo Radni i Szanowni Państwo. Autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza przekazaliśmy Państwu Radnym 2 dni temu we wtorek. Została jeszcze dodatkowo szczegółowo omówiona przeze mnie na Komisji Budżetu i Finansów. Autopoprawka zwiększa łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o 2 758 414 zł 77 groszy do wysokości 834 898 814 złotych 51 groszy i łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o tę samą kwotę do wysokości 851 750 205 złotych 57 groszy. Deficyt budżetu na 2021 rok wynosi 16 851 391 złotych 6 groszy.
Na kwotę zmniejszenia w wysokości 2 758 414 złotych 51 groszy wpływ miały zmiany dokonane na podstawie wniosków złożonych przez naczelników i kierowników jednostek organizacyjnych miasta. Pierwszy z nich, kwota 2 507 1054 zł 77 groszy, dotyczy środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z tytułu pokrycia części kosztów budowy z budynków, dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu, realizowanej przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka z o.o. Tym samym środki te zostaną przekazane na objęcie udziału w tej spółce. Kwota 40 467 zł dotyczy zwiększenia planu wydatków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z Funduszu Wsparcia na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadania pod nazwą Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci. Kwota 29 100 dotyczy otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za uszkodzony samochód będący na stanie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z przeznaczeniem tych środków na zakup części i naprawę uszkodzonego pojazdu. Kwota 163 500 dotyczy opłaty za dodatkową składkę członkowską na 2021 rok dla aglomeracji kalisko-ostrowskiej w celu przygotowania planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla aglomeracji. Kwota 116 tysięcy złotych na pokrycie opłat i prowizji związanych z emisją obligacji komunalnych w związku ze wzrostem stóp procentowych oraz stawek WIBOR. I kwota 2293 wynika z otrzymania od ofiarodawców dobrowolnych wpłat w wysokości 1430 zł na dom dziecka i wpłaty kwoty 863 zł dokonanej przez sąd. Dodatkowe wnioski, które szczegółowo Państwu omówiłam, wynikają z analizy wykonania wydatków i dochodów miasta za 9 miesięcy. Ta analiza została przeprowadzona przez kierowników komórek organizacyjnych i Urzędu Miasta i Miasta Kalisza w poszczególnych działach i rozdziałach celem ewentualnego przesunięcia środków w klasyfikacji budżetowej na realizację zadań, aby mogły być do końca roku w pełni zrealizowane. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki numer 1. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan radny Sławomir Lasiecki. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o przegłosowanie autopoprawki numer 2. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę również o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawkami. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan radny Marian Durlej. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 17. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043, strony 778 do 813. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF
które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 23 listopada, natomiast w dniu dzisiejszym przekazano autopoprawkę numer 2. W tej sprawie, w sprawie autopoprawek, poproszę panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu. Szanowni Państwo, w autopoprawce do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w załączniku numer 2 wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach. W przedsięwzięciu pod nazwą rekompensata dla kaliskich linii autobusowych spółka ZOO z tytułu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza na lata 2020-2025 zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 79 860 308 zł 46 groszy. Zmiany dokonuje się w związku z waloryzacją rekompensaty związanej ze wzrostem ceny paliw w 2021 roku oraz wzrostem planowanej do wypłacenia operatorowi rekompensaty w roku 2022. Przedsięwzięciu pod nazwą dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 11 049 540 zł. Zmiany dokonuje się w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu na usługi opiekuńcze. W przedsięwzięciu pod nazwą Iluminacja Świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2021-2022 zmniejsza się łączne nakłady finansowe. W przedsięwzięciu pod nazwą Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 27 004 800 zł. Zmiany dokonuje się w celu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zaplanowanym na 2022 rok harmonogramem. Wprowadza się także nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe pod nazwą wykonanie wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia do pomieszczeń Urzędu Miasta Kalisza. Okres realizacji tego zadania to 2021-2022 rok, a łączne nakłady 352 947 zł 45 groszy. I w przedsięwzięciu pod nazwą Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 753 101,32 zł. 32. Zmiany tej dokonuje się w związku z zakończeniem realizacji tego zadania. Dodatkowo jeszcze w autopoprawce numer 2 w przedsięwzięciu pod nazwą Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 31 550 918 złotych 71 groszy. Zmiany dokonuje się w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym. Stosownie do zmiany też zostaną wprowadzone one autopoprawką do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2022-2043. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje, Komisja Rodziny i Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki numer 1. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan radny Sławomir Lasiecki. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o przegłosowanie autopoprawki numer 2. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę również o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawkami. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawkami. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 19. Ustalenia zasięgu nazwy ulic generała Józefa Hallera.
Na terenie sołectwa Sulisławice w wyniku podziałów nieruchomości realizowanych w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic została wydzielona nowa droga. Z wnioskiem o nadanie nazwy zwróciła się sołtys sołectwa Sulisławice. W związku z lokalizacją oraz przebiegiem drogi proponowanej do nazwania zasadnym jest przedłużenie zasięgu istniejącej ulicy generała Józefa Hallera. Powyższą propozycję oraz projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Kaliszu. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, na których terenie cmentarz jest położony. Obowiązujące przepisy prawa nakładają na zarządcę cmentarza obowiązek pobierania opłaty za pochowanie zwłok potwierdzającej nabycie prawa do grobu. Regulamin cmentarza komunalnego reguluje natomiast zasady pobierania opłat za usługi cmentarne. Tym samym w regulaminie cmentarza komunalnego należy wskazać okoliczności dopuszczające możliwości rozliczenia opłaty za rezerwację miejsca pod przyszły grób z opłatą pobieraną przez zarządcę cmentarza w dniu założenia grobu, to jest przy pierwszym pochówku w tym grobie. Wprowadzenie nowych zapisów będzie korzystne dla osób, które dokonały rezerwacji miejsca i wniosły za nią płatność, a nie wykorzystały pełnego czasu tej rezerwacji. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku.21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, jeden głos wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 21. Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Rada Miasta Kalisza zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pana na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 22. Uchwała w sprawie potępienia mowy nienawiści i spalenia statutu kaliskiego. Szanowni Państwo, ze względu na wagę uchwały pozwólcie Państwo, że odczytam jej treść. Uchwała Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie potępienia mowy nienawiści i spalenia statutu kaliskiego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 ze zmianami oraz paragraf 13 ust. 3 uchwały nr 48/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie statutu miasta Kalisza, dziennik urzędowy województwa wielkopolskiego z 2020 roku, pozycja 7321, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy.
Rada Miasta Kalisza przyjmuje stanowisko dotyczące potępienia mowy nienawiści i spalenia statutu kaliskiego, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Kalisza. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Stanowisko. Stanowisko Rady Miasta Kalisza w sprawie potępienia mowy nienawiści i spalenia statutu kaliskiego. Jako Rada Miasta Kalisza stanowczo potępiamy incydent spalenia repliki statutu kaliskiego, który miał miejsce 11 listopada 2021 roku w Kaliszu podczas zgromadzenia prowokacyjnej grupy skandującej ekstremalne, pełne nienawiści hasła. Kategorycznie sprzeciwiamy się antysemickim i wszystkim innym nienawistnym wypowiedziom wygłaszanym podczas wyżej wymienionego zgromadzenia zorganizowanego przez osoby spoza Kalisza. Jako Rada Miasta Kalisza uznajemy statut kaliski, dokument wydany przez kaliskiego księcia Bolesława Pobożnego, za ważny element naszego kulturowego i historycznego dziedzictwa. Jako Rada Miasta Kalisza stanowczo potępiamy wszelkie działania, które są sprzeczne z ogólnie przyjętymi prawami człowieka i burzą wizerunek Kalisza jako miasta tolerancyjnego. Jednocześnie sprzeciwiamy się wulgaryzacji życia publicznego i potępiamy stosowanie języka nienawiści w relacjach z innymi ludźmi, niezależnie od charakteru sporu. Jako wspólnota samorządowa chcemy budować przyszłość Kalisza na fundamencie otwartości, szacunku i współpracy wszystkich ludzi dobrej woli. Uzasadnienie do uchwały. Zgodnie z paragrafem 13 ustęp 3 uchwały nr 48/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie statutu miasta Kalisza, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 roku, pozycja 7321, Rada Miasta Kalisza może w formie uchwały przyjąć apel, stanowisko i deklarację w istotnych sprawach dla miasta i mieszkańców. Zasadnym zatem jest przyjęcie uchwały przyjmującej stanowisko potępiające wydarzenia, jakie miały miejsce w Kaliszu 11 listopada 2021 roku. Pod wnioskowaną uchwałą, projektem wnioskowanej uchwały podpisali się Tadeusz Skarżyński, Eskan Darwich, Mirosław Gabrysiak, Kamila Majewska, Dariusz Grodziński, Artur Kijewski, Barbara Oliwiecka, Zbigniew Włodarek. Szanowni Państwo, myślę, że uchwała, którą, tak jak wspomniałem wcześniej, stanowisko, które zostało wypracowane przez wszystkie siły znajdujące się w Kaliskiej Radzie Miasta, bez problemu zostanie uchwalona. Jednocześnie chciałbym z tego miejsca jeszcze poinformować, że na spotkaniu tego samego konwentu, który wypracował to stanowisko, podjęliśmy też decyzję o tym, że postaramy się opracować jeszcze jedną uchwałę, która będzie prosiła władze państwowe, żeby przyjrzały się bardziej działalności wszelkiego rodzaju ekstremalnych grup, niezależnie od ich jakby podłoża ideologicznego, ale tak, żeby te działania tych grup, które są bardzo ekstremalne, no, nie wpływały chociażby tak, jak wpłynęły na wizerunek miasta Kalisza. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, ponieważ ten czas przyjmowania uchwał właśnie zakończyliśmy, przyjęcie ostatniej z uchwał, w związku z tym proszę o półgodzinną, ogłaszam o półgodzinną przerwę. Prosiłbym jednocześnie o to, żeby uchylić okna, tak? Byłbym bardzo wdzięczny. Pół godziny przerwy.
Bardzo. Ale nie odbijasz się. Nie odbijam się. To jest za bardzo, wiesz, pochylony. Nie. Ale jego twarz. Szanowni Państwo Radni, prosiłbym o zajmowanie miejsc. Proszę Państwa Radnych o zajmowanie miejsc.
Szanowni Państwo Radni, wznawiam obrady dzisiejszej sesji. Prosiłbym na początek o naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Proszę Państwa Radnych o potwierdzenie obecności na drugiej części obrad poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Dziękuję bardzo. Widzę, że po przerwie jest radnych obecnych 20, czyli możemy obradować dalej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wznawiam obrady. Przechodzimy do punktu 6 rzymskiego przyjęcia. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2020-2021, strony 818-839 materiałów sesyjnych. Z informacją zapoznała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji do wiadomości. Druga informacja, którą przyjmujemy, to informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, strony 840-845 materiałów sesyjnych. Do Urzędu Miasta Kalisza w dniu 8 października 2021 roku wpłynęło pismo prezesa Sądu Rejonowego w Kaliszu z informacją dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Kaliszu w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej na rok 2022 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku. Równocześnie prezes Sądu Rejonowego w Kaliszu prosi o wskazanie podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny. Prezydent Miasta Kalisza na podstawie ustawy Kodeks Karny Wykonawczy oraz wyżej wymienionego rozporządzenia wyznaczył podmioty wskazane w przekazanym Państwu zarządzeniu. Czy mają Państwo uwagi co do informacji? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji. Przechodzimy do punktu 7, odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 8. Interpelacje. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, pani przewodnicząca Kamila Majewska. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja w imieniu mieszkańców, którzy do mnie się zgłaszają, chciałabym prosić o stworzenie w Kaliszu takiego miejsca, które byłoby cmentarzem dla zwierząt, dla psów, dla kotów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Chrzanowski. Ktoś telefon zostawił? Wysoka Rado, panowie prezydenci, szanowni państwo. Jak dobrze wiecie, z reguły nie czytam interpelacji, ponieważ między sesjami przedkładam swoje, aczkolwiek ten temat, który chciałem podjąć, wydaje mi się na tyle ważny, że pozwolicie, że odczytam. W dzisiejszych czasach już chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że zeroemisyjny transport publiczny powinien być priorytetem dla rządzących miastem Kaliszem, a także dla spółki KLA we wszystkich strategicznych dokumentach związanych z komunikacją miejską. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już wspiera kwotą ponad 1 mld zł na dokonywanie przez samorządy zakupy autobusów elektrycznych, wodorowych,
Wsparcie miało zostać skierowane głównie do miast, które szczególnie narażone są na utratę funkcji społeczno-gospodarczych, a także tych, które borykają się z problemem smogu, jak również dla samorządów, które eliminują zjawisko wykluczenia transportowego przez rozwój samorządowego transportu lokalnego. Taki opis założeń niniejszego programu idealnie pasuje do sytuacji obecnie, która panuje w naszym mieście. Z posiadanych przeze mnie informacji dodatkowo mogę wspomnieć, że w tej głównej strategii dotyczącej polityki wodorowej, w tym programie Polskiej Strategii Wodorowej, samorządy będą mogły skorzystać z 90% dofinansowania na zakupy autobusów wodorowych, a także 50% dofinansowania na budowę stacji wodorowej. Biorąc powyższe pod uwagę, będę miał dużą prośbę do pana prezydenta o odpowiedź na pytanie, czy miasto Kalisz aplikuje lub zamierza aplikować o środki na budowę stacji wodorowej w Kaliszu oraz na zakup autobusów wodorowych. Będę miał też dużą prośbę o uzupełnienie tej informacji o bieżącą działalność miasta, a także stosunek i zaangażowanie władz miasta w powyższej kwestii. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, chciałbym zainterpelować, bo to już był poruszany ten temat kilka razy, ale jakoś taka cisza nadal. Jak wygląda sprawa związana z ewentualnymi próbnymi odwiertami geotermalnymi w Kaliszu? Bo jak wiemy, pojawiają się środki na takowe działania i możliwość wykonania próbnych odwiertów. Także prosiłbym o informację, jak na dzień dzisiejszy ta sytuacja się kształtuje i czy miasto planuje podejmować jakieś dalsze kroki w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 9. Zapytania radnych. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 11. Punkt obywatelski. O zabranie głosu poprosiła pani Grażyna Błasik, reprezentująca Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji oraz Obywatele RP. Serdecznie zapraszam. Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z paragrafem 20a uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie statutu miasta Kalisza pani wystąpienie może trwać nie dłużej niż 5 minut. Proszę. Dzień dobry. Stoję dzisiaj przed państwem jako przedstawicielka tych mieszkańców naszego miasta, którzy od lat protestowali przeciw wszelkim marszom i wystąpieniom, które szerzą nienawiść, wykluczenie i śmierć. Zawsze, gdy skrajni narodowcy, nacjonaliści czy wręcz faszyści promowali nienawiść, naruszali godność człowieka, głosili przemoc i śmierć, byliśmy, aby zaprotestować i pokazać zło, które zagraża nam wszystkim. Tym razem nas nie było. To nie strach, ale poczucie odpowiedzialności. Organizatorzy tego obrzydliwego marszu prowokowali nas dużo wcześniej. Najwyraźniej wpisali nas w swoje plany. Pismo, które skierowaliśmy do prezydenta miasta, obok informacji zawierało wezwanie do stanowczych działań. Nie byliśmy dodatkowym obciążeniem dla policji. Nie można było uznać nas za prowokatorów jakichkolwiek działań. Powiedzieliśmy w ten sposób włodarzom naszego miasta: sprawdzam. Policja miała tylko jedno zadanie, które w dużej mierze zależało od decyzji prezydenta. Kaliszanie, którzy znaleźli się często w wyniku braku wiedzy o organizatorach, z pewnością odstąpiliby na pierwsze wezwanie policji. Siły najeźdźców były dużo mniejsze niż zgromadzonych funkcjonariuszy. Można było pokazać światu nie triumf faszyzmu, ale roztropność i przewidywalność w zapobieganiu zdarzeniom, które przede wszystkim w Polsce nie miały miejsca się zdarzyć. Ale co usłyszeliśmy z ust prezydenta? Mogła polać się krew. Szkoda, że pan prezydent nie słyszał lub nie rozumie słów pana Mariana Turskiego o tym, że Holokaust nie spadł z nieba. Historia pokazała,
że asekuranstwo i kalkulacja polityków spowodowały, że w sytuacji, gdzie wystarczyłoby kilku policjantów i sąd, doszło do straszliwych 6 lat z morzem krwi i cierpień. Warto rozumieć słowa wyryte na mauzoleum na Majdanku. Los nasz dla was przestrogą. Gdybyśmy chociaż pomyśleli, że reakcją władz miasta będzie Polacy, nic się nie stało, stalibyśmy tam murem, niezależnie od konsekwencji. Miasto odpuściło, oddało obchody święta niepodległości faszystom, znając dużo wcześniej plany tych ludzi i to pod hasłem na kalisz. Nie zrobiło nic, a można było zorganizować masową imprezę dla mieszkańców, nie odwoływać harcerzy, ale na przykład rozpropagować ich inicjatywę. Nieprawdą jest też, że prezydent nie mógł zakazać tego zgromadzenia, a warunki takiej decyzji uszczegółowił Naczelny Sąd Administracyjny. Cytuję. Organ może zakazać, gdy z materiału dowodowego wynika, że podczas takiego zgromadzenia jego uczestnicy popełnią przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa, nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych czy etnicznych, to jest artykuł 256 Kodeksu Karnego, publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa, artykuł 255 Kodeksu Karnego, a dowodów na to było wiele. Między innymi plakat z internetowej strony Prawa Strona Kalisza. Prawa Strona Kalisza, zacytuję. Nadchodzi, tutaj jeszcze chciałabym zaznaczyć, że jest bezprawnie użyte zdjęcie Hili Marcinkowskiej. Nadchodzi wielkie starcie 11 listopada. Prawda, jakie patriotyczne i jakie modlitewne. Jaszczur i Halina. I informacja jeszcze. Święto Niepodległości. Jak donoszą życzliwi ludzie, przedstawiciele lokalnych struktur KOD, Koszer Klub Kalisz planują nielegalne zatrzymanie legalnego marszu patriotycznego organizowanego przez środowisko Jaszczura. Główny powód to brak certyfikatu koszerności. To będzie piękna ustawka polityczna i temat dla wolnych mediów. Nic dodać, nic ująć. Dalej były wpisy i komentarze na internetowych stronach kaliskich mediów. Podobne do tych. Sprawę po prostu rozstrzygnąłby wtedy sąd. Słowa i obrazy, które dla obserwatora z ramienia miasta nie były podstawą do rozwiązania marszu, bo przechodzę teraz już do tego, co się wydarzyło niestety. Te słowa i te obrazy potrafią zabijać, o czym doskonale już wiemy. I te obrazy i te słowa poszły w świat, z naszego miasta. Skutki tych wydarzeń są nieodwracalne. Nie będę już mówiła o wizerunku miasta, jego mieszkańców, a nawet wszystkich Polaków. Świat już to ocenił. W wielu nieświadomych uczestnikach pozostanie ogromna trauma. Dopiero po fakcie stało się dla nich jasne, w czym wzięli udział. Byli też tacy, którzy w trakcie odeszli. Dla innych patriotyczne pieśni i flagi były oznaką patriotyzmu. Być może poszerzyli krąg ludzi o niezdrowych i obrzydliwych poglądach. Lub stali się bardziej radykalni, pewni, że ich poglądy są akceptowane i słuszne. Jako dowód wpis z internetu. Proszę, bo się tu pogubiłam. Wpis z 17 listopada. Nazywać Polaków psychiatryk z całej Polski to jest szczyt bezczelności i tupetu zarazem. Podejrzewam, że ty, kobieto, nawet nie znasz treści traktatu kaliskiego. Gdybyś wiedziała, o czym jest w tym traktacie mowa, to byś dołączyła do tego tłumu. O ile jesteś Polką. Tylko pejsaci są wściekli. A dlaczego? Bo wiedzą, że nastaje koniec ich panowania. Dalej nie przeczytam, bo jest niecenzuralne. Byli także ludzie zdezorientowani, zwyczajnie zagubieni. Przyszli na uroczyste obchody ważnego święta i nie umieli się w tym odnaleźć.
Mieli potrzebę świętowania, ale miasto nie dało im takiej możliwości. Mówię o tym, bo byłam na obrzeżach zgromadzenia. Rozmawiałam z ludźmi, którzy tam stali. Niektórzy wzięli i po prostu odeszli. Mniej istotna sprawa, ale wydaje mi się, że też ważna. Czy organizatorzy mieli pozwolenie na handel? Jeśli tak, to kto go udzielił? Jeśli nie, to dlaczego policja municypalna nie zareagowała? Sprzedawane były akcesoria, na których też propagowano nienawiść, pogardę i śmierć. Prezydent miasta, nie umiem powiedzieć z jakim przesłaniem, pojawił się na naszym proteście przeciw faszyzmowi. I co najbardziej przykre, nie potrafił podziękować mieszkańcom za ich budującą postawę i tak liczny udział w słusznej sprawie. Nie umiał też użyć słowa przepraszam. Apelujemy do Rady Miasta, aby mając na względzie dobro miasta i jego mieszkańców, doprowadziła do wyciągnięcia stosownych konsekwencji wobec wszystkich osób, które dopuściły się zaniedbań lub nie dopełniły swoich obowiązków. I na koniec taka refleksja. A być może my patrzymy na to zbyt optymistycznie. Może całkowite zaniechania i pozwolenie na ten obrzydliwy spektakl jest wynikiem przyzwolenia na takie działania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby się odnieść? Myślę, że to raczej było bardziej skierowane w tą stronę. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja myślałem, że temat tej uchwały opracowany w tak dobrej atmosferze i w duchu rzeczywiście zrozumienia jakby powagi sytuacji, bo tego tematu nikt nie bagatelizuje, w pewnym sensie kończy temat, natomiast widzę, że jednak są środowiska, którym zależy na tym, by ten temat jeszcze zupełnie w mojej ocenie niepotrzebnie grzać. Ja myślę, że zanim będziecie to dalej robić, no warto byłoby zważyć rzeczywiście, jaki ten efekt, który uzyskujecie, jest na końcu i czy nie jest to działanie przeciwskuteczne tym celom, które chcecie osiągnąć. Ja paniom powiem tak. Dobro miasta to jest obwodnica, dobro miasta to są tanie mieszkania, dobro miasta to jest rewitalizacja i dobro miasta to jest rozwój tego miasta. Ja udaję się do pracy, a wy róbcie dalej swoją polityczną rozróbę. Dziękuję. Dziękuję. Widzę, że akurat słowa pana prezydenta, kiedy pan prezydent przemawiał, akurat państwo wyszli. No, nie ukrywam, że... No dobrze, ale to ocenę pozostawiam państwu. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 12. Zamknięcie obrad. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 46. sesji. Następna 47. sesja budżetowa odbędzie się 28 grudnia 2021 roku o godzinie 9. A ja, korzystając jeszcze z okazji, szanowni państwo, bo nie spotkamy się w takim gronie wcześniej, na komisjach spotkamy się, chciałbym złożyć państwu serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Wszystkim państwu radnym, państwu naczelnikom i wszystkim kaliszanom. Serdeczne życzenia.